Witajcie, drogie dziwiarki. Siadłam tutaj dzisiaj przed kamerą, żeby Wam opowiedzieć o włóczkach pewnego producenta, który jest dziwiarką właściwie od początku jej działania. Dla mnie za słowami firma ISPE stoi twarz konkretnego człowieka. Jest to firma rodzinna i ze Stefano Szetri znamy się osobiście. On o wszystkich włóczkach, które są w ofercie, potrafi długo, długo opowiadać. Jest to pasjonat włóczkowy, mimo że nie dzierga. I dlaczego ja tutaj właśnie siadam i wyjęłam włóczki ISPE na stół? Ano dlatego, że w tygodniu do 9 kwietnia roku 2021 włóczki ISPE możecie kupić z rabacikiem. Rabacik to jest takie ulubione słówko i ten rabacik wynosi 15%. A by zachęcić Was do spróbowania, popróbowania ISPE, bo to jest firma mało znana, a produkty ma takie, że w e-dźwiarce je bardzo lubimy. One są przystępne cenowo, są produkowane we Włoszech i można z nich wyczarować piękne rzeczy. Czarujecie, wiem, że bo czasami przysyłacie nam pracę do galerii, ale może wśród nowych dziewiarek są osoby, które nie znają firmy ISPE, pochodzi z Padwy. I no cóż, no firma rodzinna to też jest cenna informacja, ponieważ produkty z lokalnych, rodzinnych firm mają w sobie zawsze energię. Większą energię niż produkty pochodzące z wielkich fabryk. No i cóż ta firma ISPE, jakie produkty posiada? Inusia przygotowała mi segregatorki, które te segregatorki zawierają tematycznie wałęki, moherki, kordonki oraz bawełny na letnie bluzeczki. To jest taki przegląd produktów, to jest krótki przegląd produktów, ale patrząc na ilość produktów, to on wcale krótki nie będzie. No ja nie potrafię bardzo krótko mówić o włóczkach. Zacznę może od tej pięknej czerwieni. To jest segregatorek wełniany. Leoś, zwany przez nas Leosiem, a jest to po prostu włóczka Leonardo. Leonardo, z tej czerwieni admin zażyczył sobie sweterek. No, wydzierga się w jakiejś tam przyszłości. A co ja Wam mogę powiedzieć o włóczce Leonardo? Mieszanka wełny 70%, 30% akrylu. To jest motek, który ma 200 gramów i ma w sobie 240 metrów. Z takiego motasa ja wydziergałam etui na poduszkę, bo poza tym, że nadaje się na takie swetry, no to według mnie to będzie sweter odporny na użytkowanie, to nadaje się na akcesoria domowe, na przykład poduszki. I tutaj pokażę nitkę na karteczce. To jest taka grubość tej niteczki. To na druty 6-7, myślę, to się nada. No z jednego motka etui na poduszkę 40 na 40 cm wyszedł mi. Na ten sweterek mam przeznaczone tak 6 motków. Co mi z tego wyjdzie, to się okaże. Czy te 6 motków wystarczy, może zostanie. Leonardo, pozycja numer 1 dzisiaj w mojej prezentacji. Od czerwonego Leonardo, takiego bardzo kolor od serca, rozpoczynam moją opowieść o firmie ISPE. Leonardo odkładam. Następna włóczka to jest włóczka Tropbel. Tropbel to jest mieszanka alpaki, wełny i akrylu. Motki są 150-gramowe. Posiadają sobie 300 metrów włóczki. Nitka ma delikatny włosek i z tej włóczki najmłodsza członkini klanu dziewiarskiego Julia wydziergała w kolorze brązowym, wydziergała sobie sweter. A Stasia nawet z tego koloru zrobiła chustę strzałkę. No i to jest właśnie Tropbel. To jest na grube druty przeznaczone, myślę okolice 7-8 jak najbardziej. Przy każdym produkcie powinna się pojawić informacja o grubości drutów. Ja zawsze muszę swoje 3 grosze wtrącić,
że to, co producent pisze na metryczce, to jest tylko i wyłącznie sugestia rozmiaru drutów. Im większe widełki podaje producent, tym według mnie lepiej, ponieważ nie ogranicza nas to. A grubość drutów w wyborze projektu i naszego dziergania jest sprawą indywidualną. I poza tym, że czytamy metryczki i szukamy grubości drutów, to pamiętajcie, że zawsze należy indywidualnie, samej, to tego nikt nie zrobi za nas, zrobić sobie próbkę na danej włóczce z danymi drutami, albo z mniejszymi, albo z większymi, wyprać i ocenić, czy o to nam chodziło. Zaznaczam to teraz na początku mojego mówienia, ponieważ nie zawsze pewnie będę pamiętała o tej grubości drutów, więc tak mówię. Pamiętaj, robimy próbki i te same oceniamy, jakimi drutami będziemy sobie dziergały naszą robótkę. A tu jest trobel. Odkładam trobel. Bellissimo. Czyli taki najpiękniejszy. To jest taka mieszanka wełny z akrylem. Bazowa mieszanka na różne rzeczy. Dla całej rodziny z tego można wydziergać. Zobaczcie, to jest duży motek dla zobrazowania jego wielkości, odpowiedniej perspektywy. O, tam coś mi uciekło. Pokażę Wam, jak wygląda w porównaniu z takim 50-gramowym moteczkiem. To Bellissimo wygląda właśnie tak. Duży, prawda? Duży motas. On ma 250 metrów i ma 250 gramów i 625 metrów. Na sweterek dla dorosłej osoby, myślę, dwa motki należy mieć. Bellissimo występuje w różnych wersjach kolorystycznych jako jednobarwny, jednolity oraz taki stonewashed, czyli taki z pranych jeansów, taki w różnych kolorach przetarcia są. No i to jest właśnie Bellissimo. Zapoznajcie się z tą właśnie włóczką. Też według mnie nada się na domowe rzeczy, jeżeli tylko grubość Wam odpowiada, no bo to nie jest gruba włóczka jak Leonardo. Tutaj producent zaleca między 3,5 a 4. No i akurat według mnie, na przykład dla mojego dziergania, to miałby rację według mnie. Ja też bym to wrzuciła na drutki pewnie ze środka, czyli 3,75. Bo gdy nie wiemy na przykład, czy robić na 3,5 czy na 4, to według mnie wtedy odpowiedzią jest rób na 3,75. Dobrze, że są takie rozmiary. Ćwiarteczki. Następną pozycją z mojego pierwszego segregatorka jest włóczka Dolly. Dolly ma strukturę fantazyjną, zerknijcie. Założeniem producenta byłoby, była to włóczka na włosy dla maskotek, dla lalek. Ale fantazja dziewiarska to ma dużo do powiedzenia przy wyborze materiału i panie robią z tego czapki, szaliki, wykorzystują tą włóczkę również na mankietach albo na wykończeniu kaptura w kardiganie. Włóczka Dolly dostępna w naturalnych kolorach brązowo, beżowo, szaro-czarny. Takie są kolorki włóczki Dolly. Mieszanka wełny i akrylu, jeszcze tylko zerknę grubość drutów, 7,8. Producent zaleca druty numer 7,8. Proszę, Dolly. Jeden segregatorek już opróżniłam. Idę do drugiego. W drugim się dzieje. Nie ma producenta, który nie posiadałby w swoim portfelu włóczek Merino. A ISPE posiada tych merino w różnej grubości i tutaj na przykład taką pierwszą sztandarowym produktem ze względu na to, że ma bardzo wiele kolorów i jest to włóczka absolutnie dla całej rodziny od stóp do głów. Czapkę, od czapek do skarpetek można sobie wydziergać, przy czym pamiętajmy, że skarpetki z takiej włóczki raczej byłyby do zadawania szyku, może getry bardziej, ponieważ nie byłyby tak trwałe jak z wełny z poliamidem. Ale jeżeli komuś zależy na tym, by dla stópek było bardzo miło, a nie musi być koniecznie bardzo trwale, albo nawet getry wydziergać, to Merino 100 jak najbardziej się nadaje. Ja tutaj mam trzech przedstawicieli kolorystycznych z tej włóczki. Męski sweter z tego, koc dla dziecka, jak najbardziej, ubranko dla dziecka, na czapkę dwa motki należy mieć, na sweter męski myślę,
z 15 motków to byłoby 1500 metrów, ja tak myślę, że to jest rozmiar M, a na damski sweterek w rozmiarze M myślę tych motków trzeba mieć 12, około 1200 metrów. Grubość drutów, myślę tak, że jak tak patrzę na niteczkę, już nie zaglądam na metryczkę, między 3,5 a 4,5, raczej na czwórce pewnie bym dziergała. Merino 100 od ISPE. Odkładam Merino 100. Cieńszą wersją jest Merino 175. Ta nazwa Merino 100 czy Merino 175 to jest metraż włóczki. Czyli tutaj wiemy, że w 50-gramowym motku mamy 175 metrów. Według mnie bardzo dobra jakościowo, jako zastępca lepszego dla Baby Merino od Ropsa. W robótce się tak bardzo nie rozciąga jak właśnie inne Merino innych firm. I cóż można powiedzieć o tej włóczce? Miła, delikatna, to jest tak samo jak Merino 100, to jest ten sam surowiec, tylko różnią się grubością. I tutaj co można z tego wydziergać, jakie zużycie? Czapka z tego tu nie powstanie jakaś zimowa, z Merino 100 tak, ale to jest za cieniutkie, trzeba by podwójną nitkę, ale po co podwójną nitkę, skoro można wziąć grubszą włóczkę. I tak, ale co, na pewno takie delikatne sweterki, albo dla dzieciaczków jakieś ubranka jak najbardziej się nada. I tutaj mamy miła, delikatna. To się samo przez się rozumie, jak mówię o wełnie Merino. I tutaj jeszcze, co Wam jeszcze mogę powiedzieć, producent tutaj zaleca druty w okolicach 3-3,5. No i myślę, że tutaj ma rację. 3-3,5 to jest grubość drutów dla Merino 175. Następną pozycją, którą nazwałabym całoroczną, to jest włóczka według mnie jak najbardziej całoroczna, to jest garda. I tutaj ta garda jest w wersji, to są tylko kilku przedstawicieli kolorów, jest ich więcej. Mamy wersje wielokolorowe, tutaj są trzy i one się układają w pasy, a tu jest wersja jednobarwna. Mieszanka, zadziwiająca włóczka, mieszanka bawełny 70% i 30 alpaki. 50-gramowe motki mają 105 metrów, czyli na damski sweterek w rozmiarze M myślę około 12 motków. Myślę, mogłoby być nawet 10, ale to grubością drutów trzeba by sterować, bo wiemy, że im grubsze druty, tym więcej udziergu z motka. A jeżeli chcemy bardziej ścisłą dzianinę, więcej wzorów, więcej warkoczy, które ściągają dzianinę, no to wiadomo, oczek musi być więcej i wtedy schodzi nam więcej materiału. Garda miła, delikatna, na takiej osnowie bawełny mamy alpakowy kłaczek właśnie w różnych kolorach. Druty w okolicy 4,5 do 5,5, tak sugeruje producent. Jej takim, powiedziałabym, podobną włóczką do gardy jest Esenca. Esenca, już tutaj mam takich dwóch przedstawicieli kolorów, ma inną metryczkę tutaj, ale to pochodzi z firmy ISPE. I to jest dokładnie jak garda, tylko motki są 100-gramowe, czyli mają dwa razy więcej metrów, czyli mają tych metrów ile? 210, tam było 105. Starałam się przygotować z metrażu poszczególnych włóczek, także czasami muszę zajrzeć, ale czasami okej, pamiętam. I tutaj kolory układają się w barwny melanż. Taka jest między nimi różnica. Mają te same cechy, tak samo są delikatne, miłe, puszyste i nadają się i na czapki, i na szaliki, i na chusty zimowe, i na sweterki, które według mnie i w lipcu, i w sierpniu, jadąc na wakacje gdzieś, zawsze się ciepłe, coś ciepłego na grzbiet przyda, niezależnie czy jedziemy w tropiki, czy nie. No to jest mój segregator z włóczkami Garda i Merino 100, Merino 175 jest omówiony. Przechodzę dalej. Przechodzę do moherków. O tak, zobaczcie. To są moherki zebrane przez Inusię do filmu. No i takim pierwszym moherkiem od ISPE jest Kidys. O tak wygląda. Bardzo delikatny, miły,
piórko i nadaje się na piórkowe dzianinki. Tutaj mam trzech przedstawicieli kolorystycznych. Niteczka jest cieniutka, jest to mieszanka. O, tutaj może wezmę w innym kolorze, bo jasne na jasnej kartce niewiele widać. Niteczka jest, posiada tylko taki delikatny meszek moherkowy. Mieszanka moheru z poliamidem. Motek 25-gramowy ma 250 metrów. I można z tego dziergać piórkowe sweterki, można do tego dołączyć inną nitkę, na przykład merino i zrobić jakąś konkretną, grubszą dzianinę, ale też się nadaje na ażurowe chusty. Ja z tego wydziergałam jakiś czas temu dwie albo nawet trzy chusty z Kidysa i zużycie było trzy motki na chustę wystarczyły, na taki szal ażurowy cztery motki, na piórkowy swetereczek również cztery motki. Poznajcie Kidysa, kto nie próbował. Według mnie, jeżeli tylko nie przeraża nas cienkość tej włóczki, a nie powinna, ponieważ z takich, to można dziergać na drutach 4-4,5 chustę, na przykład ażurową, piórkowy sweterek również i taka robótka naprawdę szybko przybywa, jest leciutka, jest naprawdę ultra lekka, ponieważ cały sweterek ma tylko 100 gramów, a grzeje jak kożuch, który waży kilka kilogramów. To jest Kidys. Następną włóczką jest Moher 4000. To już jest inna mieszanka. To jest moher, wełna. Dużo jest moheru. Jest wełna i nylon. Jeżeli mówimy o Kidysie, na przykład mnie Kidys absolutnie nie gryzie, to Moher 4000 i Moher 6000 są włóczkami, nazwałabym je tak delikatnie, szorstkawymi w odbiorze. Ja z Moheru 6000 mam zielony sweterek, który uwielbiam, ponieważ on w ogóle nie poddaje się czasowi, czyli mimo użytkowania intensywnego czasami, to w żadnym miejscu, ani nic się nie filcuje, nic, nie ma żadnych kudełków sugerujących, że będą się tworzyły kulki. Czyli tak, coś za coś. Miękkość, nie ma miękkości, ale jest duża gwarancja trwałości. No i co? Moher 4000, 25 gramów, to jest około 100 metrów. Producent zaleca jakieś bardzo cieniutkie druty, między 2,5 a 3 do dziergania, co według mnie jest... Co ja uważam, że to można spokojnie na piątkach robić. Zobaczcie długość tego włosa. Włos jest naprawdę konkretny i on później oczka nam wypełnia na grubych drutach. I no, minimum piątki. Również lekkie, bo to waży tylko 25 gramów, więc sweterek no nie będzie tak leciutki jak z Kidysa, no bo to jednak mniej metrów mamy w motku, ale możemy dziergać na grubszych drutach. No i tutaj na sweterek myślę, że 7-8 motków to jak najbardziej wyjdzie nam sweter, porządny sweter moherowy, bo moher to jest bardzo szlachetne włókno, pamiętajmy o tym. Szlachetne, lekkie i ciepłe. Czasami gryzie, bardzo wrażliwe skóry gryzie, no ale to tak jest, że do indywidualnych odczuć, to są indywidualne odczucia, z tym nic nie zrobimy. A według mnie warto coś mieć w garderobie właśnie moherkowego. Z 4000, my tutaj pokażę, wersja jest wielokolorowa i są wersje jednokolorowe. Tutaj to się ułoży w barwny melanż. To nie będą paski. Można sobie łączyć wersję wielokolorową z jednokolorową. Moher 4000 od ISPE. Następną włóczką jest Moher 6000. Różnią się między sobą, mają ten sam skład, różnią się grubością. Moher 6000 jest moherkiem cieńszym niż Moher 4000. Tutaj w takim motku mamy 150 metrów. No w związku z tym też nam na mniejsze drutki do wrzucenia, ponieważ niteczka jest jednak cieńsza. Porównam dla Was kolor, może ten ciemny, żeby było na jasnej kartce. To jest grubość moheru 6000, a tutaj mamy moher 4000. Także jak widzicie, różnica między nimi jest. No i to właśnie w zakresie tych włóczek, to myślę, że kilka słów wystarczyło. Następną włóczką moherkową jest Galasia, która oprócz tego, że posiada delikatny włos, ma też cekiny.
Cekiny są w modzie. Ja lubię, jak się dzianina świeci. Tutaj 50-gramowy motek ma 130 metrów. I to jest mieszanka wielu składników. Tutaj mamy i wełnę, wiskozę, poliamid i te cekinki poliestrowe. I oczywiście mamy też mohę, który był na pierwszym miejscu w składzie. No i tyle. Miękkie, jak najbardziej jest to miękkie. Może niteczkę wyjmę, żebyście zobaczyły, jak wygląda nitka. Tutaj ta czarna, a tutaj brązową, o ile mi się udają pozyskać. Myślę, że nie będę wyciągała ze środeczka. Tutaj jest czarna nitka galasji. Cekinek tutaj jest widoczny. Cekinki są maleńkie, bardzo dyskretne. Nadaje się na różne rzeczy. Na sweterek tej włóczki tutaj mamy 130 metrów. I producent zaleca druty między 4,5 a 5,5. Więc myślę, że takich motków na sweterek w rozmiarze M należy mieć około 7. Między 6 a 7, to zależy od długości rękawa, od grubości drutów. No myślę, że około 7 to jest ilość na sweterek z galasji. Gdy chcemy dłuższy, no to 8 moteczków. Ale jak jest 130 metrów motku i możemy tak poszaleć z grubością drutów, to jak najbardziej można, to może być poniżej 1000 metrów, więc 6 motków, według mnie można by próbować zrobić z tego sweterek. Galasja i moherki są omówione. Tak postanowiliśmy dzisiaj właśnie omówić włóczki jednego producenta, właśnie nieznanego producenta, no bo jeżeli nawet dziewiarki do nas trafiają, to jeszcze nie znają ISP, jestem tego pewna. I teraz tak już powoli będę się kierowała w kierunku no bawełnek. Bawełen i ogólnie letnich włóczek. Tutaj Silk Bamboo za chwilkę. Może wezmę ten segregatorek, w którym mam różne bawełny. ISP jest znane z produkcji bawełny. We Włoszech jest znanym dostawcą włóczek bawełnianych. To jest jego specjalizacja i na przykład on posiada bardzo duży wybór kordonków. U nas tych kordonków jest troszkę. Ritorto Toscano, kordonek Gemma, Burano, taki flagowy produkt od ISP we dziewiarce, to jest kordonek Burano, występujący, jako tutaj nie mam, ale tak powiem Wam, co o nim wiem. Kordonek Burano występuje w dużych motkach 250-gramowych. Jest w 3 grubościach i 2 kolorach, czyli w każdej grubości występują 2 kolory. Kolor jest to zdecydowanie produkt na obrusy, firanki, serwety, wszystkie szydełkowe prace, jakie tam sobie wymyślicie. Te 3 grubości. Wiem, że panie uwielbiają z tego robić firanki, ale nie tylko, bo też w naszej galerii można znaleźć bluzeczki szydełkowe z Burano. No i mamy Ritorto Toscano i mamy również kordonek Gemma, występujący w różnych grubościach, również w wersji motasów dużych, 250-gramowych. Te duże motki to są właśnie rzeczy na duże projekty, czyli te obrusy i firanki. A tutaj skupmy się na tym, co przyniosłam. Ritorto Toscano, trójeczka. Każdy motek Ritorto Toscano jest owinięty w folię dla higieny produktu. I Ritorto Toscano to są motki 100-gramowe. Ma numer trójeczkę, jest piąteczka. Trójka to jest grubszy, piątka jest już cieńszy kordonek. W wielu kolorach występuje. Na szydełkowe rzeczy, jak najbardziej. Niektóre panie robią z tego piękne bluzeczki z Ritorto Toscano. Jest to bawełna egipska, mercyryzowana, a mercyryzacja podnosi trwałość produktu i nadaje połysk. Wszystkie te bawełenki się pięknie tak połyskują. No i cóż, idę dalej w tej mojej opowieści o ISP. Duemila, odłożę teraz segregator, by pokazywać Wam. Duemila, dwóch przedstawicieli kolorystycznych. Bawełna z wiskozą. Moteczki są 50-gramowe i w motku mamy 120 metrów, tak, 120. Druty, myślę, około między 3,5 a 4.
letnie rzeczy, które chcemy, by były efekt lania, czyli żeby dzianina się układała do figury i była lejąca, i żeby się błyszczała. Jeżeli na przykład chcemy mieć taką dzianinę, a nie chcemy wydawać dużo na jedwab, to jak najbardziej Duemila spełni to zadanie, bo jest włóczką właśnie letnią, która będzie delikatnie połyskiwać. No i to właściwie chyba tyle, co mogę powiedzieć. Koresponduje z nią, z Duemila, wersja drukowana, czyli która paseczki wyjdą z tej wersji. I to jest ten sam produkt, tylko motki są większe. Większy motek i wielokolorowy. Ile motków na letnią bluzeczkę z Duemili? No to w rozmiarze M-ki, myślę, że 120 metrów. No z 7 motków. 7 motków według mnie powinno być ok. Rękawek taki nie za długi. Tego się już nie dzierga na bardzo grubych drutach, więc tutaj nie poszalejemy z grubością, nie możemy tak sterować jak przy moherze 4000-6000. Tutaj ta grubość drutów musi być no taka nie za duża, by przeźroczystość dzianiny. Tutaj ażurem możemy sobie przeźroczystość załatwić, ale no, druty muszą być takie dobrane konkretnie do włóczki. 6-7 motków tej Duemili na sweterek. A, tu jeszcze miałam niebieski, to takich miałam przedstawicieli. Zerknijcie. O tak, przedstawiciele Duemili. Luxor, który jest najświeższym produktem, powiedziałabym. Trudno mówić o świeżości, mówiąc o włóczkach. No ale tak, jest najmłodszym. Mamy ją, Luxora dostępnego naprawdę w wielkiej ilości kolorów. Jest bardzo miły w dotyku. To jest Luxor, jest bardzo miły w dotyku. 50-gramowe motki. On jest bardzo podobny do bawełny Quattro od Langa, ale jest bardziej miły. Takie są moje odczucia. Dotykowe, idealny produkt na sukienki, na bluzeczki letnie i druty w okolicach, myślę, 3,5 czy 75, i wszystkie ażury na nim pięknie wyglądają. W galerii naszego sklepu, w moim blogu Wydziergane z marzeń, kiedyś zrobiłam z Luxora taką bluzeczkę w słoneczniki, w takie kwiatki udające słoneczniki. To takie, no tak mi się przypomniało, takie wspomnienie o tej włóczce. O Luxorze, bawełna 50 gramów, 120, tylko zerknę, tak, 125 metrów, czy to zawsze te 5 metrów gdzieś. Tutaj mamy 125, tutaj było 120 w przypadku Duemili. Luxor, niteczkę wyjmę, żebyście zobaczyły, jak wygląda. No wygląda tak. Drugą podobną, drugą bawełną taką bazową jest Wick, uwielbiany przeze mnie. Słowa Wick to jest Very Important Cotton, czyli bardzo, bardzo ważna bawełna. To są moteczki, inaczej wyglądają niż w przypadku Luxora. Surowiec użyty do ich produkcji jest ten sam, ale jest inaczej skręcony. Padło niedawno pytanie, jak się ma grubość Wicka do grubości Luxora. No to jest dobry, one mają ten sam metraż. Może tak ułożę, żeby one leżały koło siebie. Powiedziałabym tak, że mimo tego, że mają ten sam metraż, to one są... Pierwsze spojrzenie mówi o tym, że Luxor jest grubszy, ale obracając Wicka, bo Wick jest taki, on nie jest płaski, jest okrągłą niteczką i spleconą z wielu pojedynczych nitek, a to nie występuje w Luxorze, takie to intensywne splecenie, to wydaje się cieńszy, że jest cieńszy. Porównywalny, ale minimalnie cieńszy w kierunku, właśnie Wick jest minimalnie cieńszy. Z Wicka zrobiłam marynarzyka, zrobiłam, oj, dużo dzianin. Takie wdzianko pamiętam w kolorze bakłażanowym. No, to jest po prostu dla mnie bardzo ważna bawełna. To jest Wick. Wick ma również dużo, dużo kolorów i jeszcze też pewną innością tej włóczki. A ja bardzo lubię, gdy jakieś produkty się czymś wyróżniają i dlatego między innymi w ofercie dziewiarki jest firma ISPE, ponieważ
ponieważ oni mają tych produktów, tych wyróżniających się, mają sporo. Oni nie oszałamiają ilością nowości w każdym sezonie, ale ich oferta jest taka stała i można po prostu kochać ich stale. Bo bolesne jest życie dziewiarki, gdy pokocha jakąś włóczkę, a się okazuje, że ta włóczka wychodzi z produkcji. No, przeżyłyśmy już takich zawodów, nie jeden, nie dwa. Kiedy kochamy włóczkę, przerobiłyśmy dużo kolorów i się okazuje, że włóczka wypada, a była chętka jeszcze na następny kolor. A wispę jest po prostu taka stała miłość. No i ta stała miłość trwa. I wik jest pakowany po dwie sztuki, oczywiście można kupować na sztuki, ale jest pakowany po dwie sztuki w takie bardzo higieniczne folijki i to dobrze się przechowuje na przykład dla pań, które lubią kolekcjonować włóczki, niekoniecznie od razu je przerabiając. No i mój segregatorek z bawełenkami został przerobiony. Teraz mam już pudełeczka, bo w takich pudełeczkach właśnie do nas przyjeżdża, na przykład Silk Bambu. Silk Bambu to jest bambus 70% i 30% jedwabiu. To jest jak najbardziej letnia włóczka na letnie dzianinki. Powiem tak, niezwykle miłe dla skóry. To jest po prostu chłodząca ekstaza nosić taką, jak to bambusik. Wiadomo, że bambusiki dla skóry są niezwykle miłe, a jeżeli dodamy do tego jedwab, to już w ogóle szał ciał. I cóż, no wiadomo, że bambus w trakcie, znaczy może podczas dziergania nie rośnie, ale lubi troszkę powiększyć swój rozmiar po wypraniu, dlatego sterujmy tutaj grubością drutów i nie róbmy silk bambu na zbyt grubych drutach, tylko na takich dopasowanych, też można to wzorem troszkę sterować, by to rośnięcie ograniczyć. W naturze bambus rośnie szybko. No i tak sobie zawsze wśród dziewiarek żartowałyśmy, że sukienka wydziergana na przykład z włóczki bambusowej 100% rośnie podczas dnia, robi się coraz dłuższa, ale plusem bambusa jest to, że chłodzi skórę i miło się nosi latem, więc coś za coś, no przewidujmy to, że on się tak zachowuje, po prostu róbmy rzeczy troszkę krótsze, które po praniu się wydłużą. No to według mnie ilość na sweterek, oczywiście już do tego. Tutaj mamy 50 gramów, to 125 metrów i myślę, że druty około 3,5, może 3,75 to chyba maksymalne by byłyby druty. No to na taką bluzeczkę to 6 motków powinno wystarczyć. Mówię o rozmiarze MC. No i silk bambu nie ma szału kolorystycznego, ale są takie bezpieczne kolorki, które są zawsze modne. Czyli wszelkie szarości, biały ekri, taka właśnie taki turkusik, żółty, słoneczny. Anowi, słyszysz? Żółty, słoneczny, niebieskawy, granatowy. No i to jest właśnie silk bambu. Luksusowa włóczka na letnie dzianinki, dająca chłód i taką właśnie takie dzianina jest efekt lania, układania się do figury. Jak najbardziej się tym uzyska. Silk bambu omówione. Len. Lino Fiorentino. Występuje w wersji lnu naturalnego, czyli 100% len. Występuje jako wersję len naturalny, pokolorowany, czyli farbowany, oraz kolory są melanżowe. To tutaj na przykład kolor melanżowy wyjmę i Wam pokażę, jak się ta... Len w dotyku jest szorstki, wiemy, to jest jak z obrusem lnianym. Po praniu mięknie. To jest natura, prawda? To jak ubierzemy lniane spodnie i do tego lnianą bluzeczkę, to się czujemy od razu tak w zgodzie z naturą. Skóra oddycha. No i tak wygląda niteczka Lino Fiorentino. Może dla porównania położę tutaj nitkę silk bambu. Grubsze, inaczej splecione. Jeszcze zerknę, ile tu mamy metrów. Metrów mamy w... Akurat o tutaj mamy 105 metrów.
Czyli zobaczcie, lino jest w metrażowo ma metrów mniej, mogłoby sugerować, że jest grubsze, ale splecenie niteczki, przygotowanie jej, takie mocne splecenie powoduje, że odbieramy ją jako cieńszą niż silk bambu. I tutaj jeszcze do tego położę wika, żebyście widziały, który ma 125 metrów, czyli ma dokładnie tyle, ile metrów ma silk bambu. To zobaczcie, wik jest porównywalny z lino fiorentino pod względem grubości i wydaje się, że najgrubszy z tego jest silk bambu, ale to jest złudzenie takie, ponieważ on jest po prostu inaczej spleciony. Inny splot włóczki, ona nie jest tak mocno spleciona i to się wydaje, że ona jest grubsza. Oczywiście to wszystko sobie można grubością drutów troszkę sterować w takim wypadku. Gdy włóczka jest luźno skręcona, to ta grubość drutów może zrobić nam inną konsystencję dzianiny. Wracam do lino fiorentino. Ile na sweterek? No jeżeli mamy 100 metrów, a bluzeczka rozmiar MK z krótkim rękawkiem to jakieś 700 metrów, no to tutaj 7 motków. Jeżeli długi rękaw, no to tych motków oczywiście więcej, to wtedy z 10 motków należy mieć takiego lino fiorentino. Len. Niewiele firm posiada w swojej ofercie len. A ISPE ma. Odkładam drugiego reprezentanta. A teraz będzie jeszcze... To będzie tak, z cekinami i bawełna tasiemkowa. Z cekinami to jest szintilla. Tutaj na białym tak tych cekinków nie widać, ale już na brązowym ok. To pokażę, może biały odłożę, ponieważ on na białej kartce nie będzie go w ogóle widać. I tutaj co my tu mamy? To mamy tak, muszę moją chustę z jaka poprawić. Jak pamiętacie, misja chusta z jaka trwała, no to jak widać została zakończona gotowym produktem. Szintilla, nie, włóczka letnia z połyskiem, czyli panie, które lubią jak się błyszczy, to jak najbardziej produkt dla nich. Dużo metrów motku, 50 gramów to jest 200 metrów. Jest to bawełna z poliestrem. No i cóż na to jeszcze możemy powiedzieć? Niteczka ma strukturę fantazyjną. Cekiny są zazwyczaj w kolorze takim bazowym włóczki. Zobaczcie, tutaj kłaczki od moherku zostały, no odłożę. I tu, cekinki są maleńkie, subtelne. I na letni ciuszek to jak najbardziej. Można połączyć taką niteczkę z bardzo cienkim moherkiem, na przykład z kidysem. Kidys w szarości występuje, w beżu występuje. Można poszaleć i połączyć z langiem. Byłby mariaż ISPE z langiem jak najbardziej pasujący do siebie. No i tutaj jest 50 gramów, 200 metrów, to jest dużo włóczki. Na bluzeczkę myślę 4 motki na rozmiar MK. Jeżeli więc większy rozmiar, no to 5, maksymalnie 6 moteczków. Szintilla. Tutaj jeszcze kolorki pokażę, może jakie mam, jakich przedstawicieli mi Inusia przygotowała. A no tak, o, to jeszcze jest granatowy. Granatowy ma cekinki takie multikolorowe. Biały, ekry, granatowy, szary, beżowy. Jeszcze jest czerwony, tak w ogóle w ofercie. No, przyniosłam kilku reprezentantów koloru. No i to jest właśnie szintilla. A bawełnę tasiemkową. Są panie, które lubią bardzo dziergać z tasiemek. I tutaj ISPE posiada produkt, który się nazywa linguine. Czyli taki rodzaj makaronu, rodzaj spaghetti. Tutaj nie ma wielkiego wyboru kolorystycznego wśród tej włóczki, ale, no, ale jest baza jest. Jest. Jak jest biały, granatowy, to baza jest. No bo latem lubimy się ubierać na właśnie takie kolory marynarskie. Cóż mogę powiedzieć o tym, jak to bawełna tasiemkowa? Specyficzne, z tasiemki się cierga specyficznie. Ja bardzo lubię tasiemki, zawsze jakieś tam tasiemki musiałam przerobić, żeby ich popróbować, jak one w dzianinie się prezentują. Tasiemka jest bawełną, która jest taką kameleonem, czyli ona się zmienia w zależności od tego, na jakie druty ją rzucimy. Jeżeli na cieńsze,
no to jest ścisła dzianina, a na grubszych drutach, na przykład z tasiemki pięknie wyglądają wzory z oczkami spuszczanymi, takimi prutymi. Pamiętacie te kominy prute? No to takie prute oczka na bawełnach tasiemkowych wyglądają wyśmienicie. Linguine. Taka bawełna tasiemkowa, do spróbowania jak najbardziej. No i ja już kończę powoli moją opowieść o ispę. Została mi z koralikami, czyli babelsy. No, zobaczcie. Koraliki na bawełnie nie zdarzają się często. A właśnie ispę posiada taki produkt. Babels. Wyjmę tutaj reprezentanta, może czarnego, wtedy tak fajnie te prezentują się te koraliczki na tym. Tu odłożę. I cóż można powiedzieć o tych babelsach? Już 50 gramów, to jest 140 metrów. Jest to bawełna i również poliester. I tutaj mamy zalecane druty, już Wam mówię, jakie, między 3 a 3,5. I wyciągnę nitkę, żeby pokazać, jak wyglądają te koraliki. Koralik jest delikatnie nanizany na jedną z niteczek. O, tutaj widzicie. A jeszcze może cekinki wystawię, żeby tak było w porównaniu. Żeby można było porównać cekinki, czyli szinkile z babelsami. No więc one się prezentują tak. Tutaj ten cekinek jest naprawdę bardzo delikatnie się błyszczy. A koralik wygląda tak. Tu mamy cekinek, a tutaj mamy koralik od włóczki Babels. Również kilka kolorów jest. Jest biały, granatowy, a jak są te dwa kolory, to są kolory. A do tego jest czerwony, ekri, szary, beżowy. No, bazowe kolorki jak najbardziej występują. A jako ostatni produkt już wybranych przez nas od firmy ISPE, kordoneczek Gemma 16 w takich właśnie uroczych, małych moteczkach. Na szydełkowe rzeczy, gadżeciki. Panie to kupują na małe serweteczki, na szydełkowe różne potrzeby, w zależności od tego, co w sobie chcą wyszydełkować. I jest szerokie grono fanek właśnie Gemmy 16. Bawełna egipska, merceryzowana, bardzo dobrej jakości, gładka. No i warta polecenia. Kończy się moja prezentacja włóczek ISPE. Przypominam, że dzisiaj przedstawiłam Wam kilka słów o każdej z wybranych przez nas włóczek firmy ISPE, firmy rodzinnej, pochodzącej z Padwy, bardzo przeze mnie lubianej. I te włóczki tej firmy można kupić do 9 kwietnia roku 2021. Mówię o tym roku, bo firmy są oglądane później za jakiś czas, one po prostu żyją, nie są kasowane, bo produkty ciągle są, a rabacik jest tylko do 9 kwietnia. Więc skorzystaj, może któraś z włóczek Cię zainspirowałam. Jeżeli Ci się podobało, zostaw nam plusika jako łapkę w górę, że Ci się prezentacja tych produktów podobała. Subskrybuj nasz kanał na YouTubie. Wtedy jesteś naprawdę maksymalnie na bieżąco w tym, co wyprodukujemy, a dużo produkujemy ostatnio różnych filmików. Robimy to dla Was, byście były zawsze na bieżąco. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu.